Mogę cię zabić gołymi rękami. Jestem pewna, że mi się uda. Oj, nie udało się. Nie chcesz się przekonać, jak to zrobię. Chcę. Świetnie to rozegrałaś. Zamknij się. Co teraz? Panawic wpłacił 50 złotych. Wyczytaj mu prawdę z gasnących oczu. Dzięki pan. No tak, tak, będzie pita. Albo przyczepą komputer. Niezły pomysł. Jak to? Jak to zwłoki zaczęli? Towar załatwiony. Popsuta lalka. Opchnął ją Reaperowi. Miała zepsuty chip. Może próbowali naprawić. Fingers. Reaper zaułka kurew. Brzmi świetnie. A. Wyłaś. Popsuta lalka, ile to będzie kosztowało? Dogadamy się, najwyżej zostać w rozliczeniu. No dobra, wszystko wiemy. Teraz, co robię? W szafce coś jest? Jak to w szafce? Przejęcie kamery, wyłącz. Co to jest? Dobra, E9 5-5-BD. Gdzie są kurwy? O kurwa! Kurwy syn robi, no. No kurwo jebana. Co? Ty widzisz to? Co to jest? Co to jest? Co to jest? To? Ja pierdę jakieś gówno, no. Nieważne. Co tu było? A ta postać się sama leczy, czy nie? Nie, chyba nie. Jak wyjdzie sama, to nie będzie tortu. Obiecuję.
chyba dobrze. Co tu jest? Nie. Gdzie się kisisz, tchórzu? To bez mózgu wylecz ta gra i przestan grać, no, płacił 5 zł. Matole jebany na wsi krac. Co ty odpierdalasz w tej grze? Przeprowadzaj dialogi odpowiednio, przeszukuj pomieszczenia i nie wchodź na otwarta wymianę ognia, bo od razu będziesz padł. Kurwa, raz padłem, o co ci chodzi, ty? Co debil? No przecież dałem radę. O co ci kurwa chodzi znowu, ty? Ciągle coś się przyprowadzi, jak przecież normalnie rozpierdalam synopków. Duża ammo masz? No właśnie chuja, za to użyłem katany. Muszę ci oddać broń? Ja tu tylko pracuję, ja nic nie wiem. Tak, ty. O! No i teraz się zaczęło. Dobra, czekaj. Dobra, tak, potrzebujemy tak. Pistolet, pistolero. Tak, który najlepszy? Ten. No! I teraz się zaczyna zabawa. Tu tylko pracuję, ja nic nie wiem. Czemu nie montujesz ulepszeń? Nie wiem, jeszcze nie wiem, na czym polegają ulepszenia. Jeszcze widzę, mnie je nauczyli. Siema. Subtelnie to załatwiłaś. Perpatus XD, dzięki za subka. No kurwa, no to zaraz ten. Nie mam czasu na. Zaraz się nauczymy w takim razie ulepszania broni. Szanuję to. Bo sam byś pewnie spuścił atomówkę. Nie przesadzaj. Znam też inne rozwiązania. Tiger Claws ci raczej nie podziękują. Myślisz, że ją znajdziemy u tego filmu? Jestem martwym gościem w głowie truposzki, niewyrocznym. No to prawda. Jesteś z panem. Masz fioletową broń w EQ? Trzeba, ekwipunek. Ale że to? I to? I co? Co z tymi fioletowymi brońmi? One są lepsze? Bo nie rozumiem. No dobra, ale co? Co mi to daje, że ona jest fioletowa? No kurwa, no o co ci chodzi? Ale przecież ona chyba jest gorsza, no bo ty, bo tu po bokach są te kolory. Ta jest fioletowa przecież, no. No i tu jest fiolecik, ale to jest na przykład białe chyba, no. No, no i co z tą fioletową? Dobra, a jak to ulepszyć w takim razie? Dobra, pa. Broń. Jak ulepszyć broń? Pa, plecak. Jest brońka, tak? Jest brońka. A nudy. Jak ją ulepszyć? Wytwarzanie? O. O, mogę coś wytworzyć, pa. Mogę nekomatę wytworzyć, bo mam... Mam komponenty. A to jakieś gówno chyba.
No nie, dobra, zaraz skończę misję i się nauczymy. Gdzie jest ten? Które ja mam windy użyć, kurczę? O, jest winda. Weź w tę brońkę i po lewej masz celownik i lufę. Jak ja mam w nią, kurwa, wejść? O co ci chodzi? Wchodzę w broń. No ale kurwa, to ja przecież mam... Jak mam w nią wejść? Normalnie, nie w plecak. A, no i tu! Zwiększa obrażenie, ulepszenia do broni. Luneta, lufa. Luneta. O! Lunetę normalnie można dać. Ty, no. I co? To lepsze. Dobra, i lufa. Tłumik. Zmniejsza. Zmniejsza obrażenie o 30%. To chujnia. To nie biorę. Modyfikacja. Zwiększa obrażenia krytyczne, zwiększa obrażenia krytyczne. I co, to mam montować? A wy nie widzicie, ale tu jest modyfikator. Pacyfikator się nazywa i zwiększa obrażenia krytyczne o 3%. To masz zamontowane już ty? No klikam w to i się wyświetlają te bronie. A nie ma tutaj brońki. Dobra. No piję te szklane na kita, no. Już zaraz. Ale to nie fair, bo piję piwo na dzisiejszym streamie. Miałaś plan, próbowałaś, ale nic z tego nie wyszło. Nie wyglądasz na kogoś, kto byłby w stanie odnaleźć Hermana. A no właśnie! Ty, czekajcie, czekajcie. O, level jest! Dobra, czekajcie. Są decyzje do podejmowania. Ja generalnie gram pod strzelanie. Chcę być jak John Wick albo Johnny Silverhand, nie wiem. I co? To mam dalej grać pod refleks? Nie, w co dodajemy teraz punkty? Bo tak, mam opanowania 3, ale to mi jest niepotrzebne. Nigdy nie będę grał pod skrytobójstwo. Na pewno nie. Inteligencja to chuj. No chyba gram pod refleks i zdolności techniczne, no nie? Tak mi się wydaje. Dobra, na pewno jeden punkt w refleks. I co? Ty, a budowa ciała nie jest mi potrzebna? Dobra, no daję HP. No to dam punkta. Dobra, dostępne punkty, a to tu w 6. Dobra, i pytanie teraz, bo ja dałem te 2 punkty, nie, 3 punkty w broń długą. Mam też 3 punkty w broń krótką. Gramy pod broń krótką czy broń długą? Co jest lepsze? Idź w broń krótką, bo musimy podjąć tę decyzję, no nie? Krótka, bo John Wick miał krótką. To ja gram pod krótką. Dobra, to tak. Mamy szansę na kryta. Dobra, tu na dobijanie jest, widzę, fajne coś. Odrzut jest mniejszy. Ty, to fajne. Cofnij i daj zresetuj? Co? Zresetuj atuty, 3200. Nie, no ale atutów ja nie chcę. A, atuty? Ty, a może zresetujemy atuty i zagramy tylko w broń krótką, co? Arbus wpłacił 5 zł. No, krótka. Dobra, to tak, resetuję. Tak. I teraz tak, broń krótka. Dobra, to potrzebujemy, no bo kryty są fest dobre, to dajemy z powrotem. Dobra, co dalej? Które są najlepsze? Ten odrzut jest dobry? Wydaje mi się, to jest dobre, co? Jak resecik znowu?
Nie jest dobry? Dobra, to co dawać? No obrażenia, tak? Obrażenia muszę dać. Jakże szotto. Obrażenia zadawane są większe o 3%. To musi być, no nie? Na pewno. To nawet nie muszę pytać. Dobra, co dalej? Przeciwnicy znajdujący się 5 i więcej metrów od ciebie otrzymają 15... O, zajebiste! Dobra, biorę. Co jeszcze? Mnożnik. Gdy używając pistoletu lub rewolweru... Dobra, daj się napić browara. Dobra. Co? Co dać jeszcze? Mam 4 punkty dostępne, no. Co to radacie? Dobra, to jest na dobijanie. To jest na mniejszy odrzut. Ja nie wykonuję uników. Mnożnik obrażeń przy trafieniu w głowę. No niby fajne, ale tak o. Czas przeładowania? I może czas... O, czas przeładowywania? I dobijanie, co? Dobra. Mamy to. No i git. Dobra, zajebiste. Kurwa! Dobra, to teraz musimy mieć dobry pistolet albo rewolwer. Co się dzieje? Czego ty ode mnie chcesz? To wszystko idzie zbyt wolno. Umrzesz, zanim dowiesz się, jak usunąć biochip. To ty, kurwa, chcesz żyć, czy jednak chcesz, żebym ja... O co ci? Przecież jest? Sam chciałeś mnie zabić. Już raz ci powiedziałem, że zmieniłem zdanie. Teraz chcę, żebyś żyła. Zapytam jeszcze raz. Czego ode mnie chcesz? Skoro wylosowałem kartę wyjścia... Do naszej technologii masz kurusz, która ulicznej rzadkości broni? Nieważne. Mam niedokończone od 50 lat porachunki za Rasaką i chcę je wreszcie załatwić. Potrzebuję cię do tego. Jak? Ale dlaczego? Chodzi o dawne ideały, o osobistą urazę? Nie musisz tego wiedzieć. Będziesz tylko moim kierowcą. Posłuchaj, wiem, kto może ci pomóc i gdzie można uratować ci życie. Ty pozbędziesz się chipu, a ja przy okazji rozwalę Arasakę. Musimy tylko zdobyć Soul Killera i dotrzeć do Mikoshi. Co to? Dobra, co to jest Mikoshi? Zacznijmy od tego, że kiedy jesteś podłączona do sieci, Arasaka może wypalić cię za pomocą sztucznej inteligencji o nazwie Soul Killer. Nadążasz? No ta. No, pewnie tak stałeś się konstruktem. Właśnie! A miejsce, które stoi za całym procesem i gdzie przechowują engramy, nazywa się Mikoshi. No to o co chodzi? Wreszcie, co ci chodzi po głowie? 50 lat temu Mikoshi było jedynym miejscem na świecie, gdzie przeprowadzano operacje na umyśle człowieka. Dzisiaj też pewnie jest jedynym. Wszystkie drogi zawsze nas tam zaprowadzą. Nie zgasiłeś. Wtedy załatwisz swoją sprawę, a ja swoją. Dobra. A jak chcesz rozwalić Arasakę? Masz gdzieś w zanadrzu drugą bombę? Bomba ma na imię Alt Cunningham. Nic mi to nie mówi. Na razie. Kiedy ją znajdziemy, wszystko stanie się jasne. No to idziemy. A póki co nie trać czasu. Trzeba znaleźć drogę do Mikoshi. Dobra, lecimy. Nie, czekaj. Co teraz? Zadzwoń do Judy i udaj się na Jig Street. Co mi powie Judy? No dobra, można zadzwonić. Judy to fajna laska. Cześć, dzięki, że dzwonisz. Rozjebany. Evelyn nie ma już w chmurach. Jej chip behawioralny został uszkodzony. Przejął ją Reaper do Coxyville Fingers. O kurwa.
Wierzę. Każde działanie zgodne z prawem, takim jak na przykład kradzież albo atakowanie cywilów, sprawi, że NCPD wyznaczy nagrodę w twoją głowę. Na miejsce przestępstwa zostanie również wyznaczony patrol, ale jego siła będzie zależna od wysokości nagrody. Aby zgubić policję, oddal się od miejsca przestępstwa i przyczaj się gdzieś na trochę. Kolejny skurwę chce mnie zabić. Przecież nic nie zrobiłem. Co się stało? Co, zaskakanie po furze, kurwa? No to niezłe jaja. Teraz możemy gadać. Mów dalej. Tak, on prowadzi klinikę na Chick-Chick Street. Kurwa, V. To jest straszny rzeźnik. Jadę tam. Swoją bramę znajdę ją. No spoko. Mówiłam jej, żeby trzymała się z daleka od chmur. Na razie, V. Ej, to tu! Ty, doszedłem tu, ale nie myślałem, żeby tu iść. Dobra, kurwa. Idę ten. Idę siku. Dobra, czekaj. Kurwa, mikro trzeba przełączyć. No, lecimy dalej. Znów? I co? Idziemy dalej. Dobra, jeszcze pół godziny cyberpunka. Jacek Grubel, po cyberpunku po prostu spróbuję. Ręce umyte, no jeszcze mokre nawet. No dobra, no nie widać, ale... Pa, tutaj, widzisz to? Takie mokre włosy są. Obsana łapa, nie obsana, no umyta, normalnie. Jestem jedyną osobą w tym mieszkaniu. Powiem wam tak. Wysocki was nie oszukuje. Bo on idzie do tamtego kibla, gdzie nie ma ani mydła, ani ręcznika, do tego drugiego kibla i mówi, że myje ręce. Jakby umył ręce, to by mógł je tylko przepłukać wodą. Nie miałby nawet w co wytrzeć, chyba żeby w siebie wydarł. A najlepszy jest to, my mamy, zawsze kurwa dbam o to, żeby wykupić zapas mydła, no nie? Że wiesz, że jak się kończy mydło w płynie, to mamy taką litrową butlę. Możesz rozmawiać. I można przelać, no nie? Tak, mów. Tylko ja ją wypełnię, tylko ja z tego korzystam i wypełniam to mydło. Jak się kończy mydło, to nie ma mydła i kurwa, nie mogą być rąk. Jest tu, w Night City, bardzo blisko pewnych wpływowych osób. Stary przyjaciel, wpływowe osoby. Musisz być taki tajemniczy. Mówiłem, że spróbuję zapukać do różnych drzwi. Spotkamy się we trójkę. Ty, ja i mój przyjaciel. Przedstawisz go. Fajnie, jak tutaj znam się kolak. Nie twierdzę, że go przekonamy, ale od czegoś trzeba zacząć. No dobra, to gdzie? Gdzie i kiedy? W Japantown. Pod przykrywką nocy. Zaraz prześlę dokładny adres. Do zobaczenia na zabijam miejscu. Ich? Hej, co my tu mamy? Śliczna jesteś, wiesz? No. Jeśli szukałaś faceta na dzisiaj, to już nie szukaj. Nie chcę kłopotów. Nie chcę żadnych kłopotów, okej? Okay? Ich jest trzech, ja jestem sam. Po prostu dajcie mi przejść. Ładnie, proszę. Sama. Rzeczywiście, ładnie. Dobra, wierzę. Dobra, idę. Przestań ją szarpać! Myślisz, że się ciebie przestraszę, pojebanych udzielców? Powinieneś. Chyba, że chcesz mieć na karku moks z całego miasta. Jak masz wobec niej roszczenia finansowe, to idź, załóż sprawę w sądzie. Daj mi spokój! Cześć, Vi. Dobra, rozumiem. Alfons? Każdy ma dosyć tego miasta, nawet szczury. Ej, jest kolejka. Gdzie się pchasz? Ty, poczekaj na swoją kolej. Rozastin.
Ta taca leży. Hej. Cześć, dobrze, mamo, że jesteś. Martwię się o nią. Nie miałam pojęcia, że... Słuchaj, co ty na to, żebyś był pierwszym w Polsce organizatorem gali MMA na Twitchu? Widzowie, którzy się nienawidzą, by się sam napierdali jakiś materac, by się kupiło. Ktoś z widzów na pewno jest lekarzem, same profity. Nie, widzowie by się nie chcieli napierdalać tak sami. Sami je to tak o sobą. To darmo. Rozmawiałaś już z tym Fingersem? Nie, trudniej się do niego dostać niż do najlepszego specjalisty. Ja pierdolę, będziemy tu czekać w nieskończoność? Może zagadaj do tych lasek, żeby nas przepuściły. Ja? No, mnie chyba nie polubiły. Wymyśl coś. O kurwa, nie da się otworzyć. Siema. Widziałyście tutaj dziewczynę z niebieskimi włosami? Ma chip lalkowy. Ja chyba widziałam taką. Fingers ją operował. Dalej tu jest? Nie wiem. Jego zapytaj. Muszę z nim porozmawiać, to ważne. No dobra. Idźcie do lepszego Reaper Doka. Nie mam czasu na... O! Nie mam czasu tutaj siedzieć. Każdy może powiedzieć to samo. Ale nie każdy może rozwalić tę budę, jak się zniecierpliwi. Dobra, po co od razu ten ton? Jak się wam tak strasznie śmieszy, to wchodźcie. No! Ja pierdolę. Ale zagadałem maseczkę. Poprzednia właścicielka tego faceplate'u miała bardziej pociągłą twarz niż ty. Brzeg naciska. Jestem pierwszy w kolejce. S? Po jakimś czasie oko powinno. No, wchodzimy? E, kurwa. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Od razu gada. Dziewczyny. Bierze. Nazywa się Evelyn Parker. Wiem, że trafiła do twojej kliniki. Ach, Evelyn. Więc o nią chodzi. Ma zakolicha, no gdzie spore. Ona jest? No, to grubszy temat. Jesteście od Tiger Claws? Nie mam zaległych płatności. O kurwa, no duże. Jesteśmy za kolicha. Mox. Szanuję. Czego chcecie? Dara, pa. Wiesz co? Jeździłam kiedyś z nomadami. To są oszczędni ludzie. Niczego nie wyrzucają, jeżeli nie jest naprawdę bardzo zepsute. Ale tego, co ty wciskasz tym dziewczynom, nomada nie wziąłby nawet do ręki. Ale ma pazury. Błagam. Nie przesadzaj. Daję, co mam najlepszego. Szukacie jakiejś znajomej? Już to mówiłam. Szukam Evelyn Parker. Muszę wiedzieć, gdzie ona jest. No dobrze, zapraszam do biura. Tutaj przewija się sporo dziewczyn, naprawdę sporo. Ujmę to tak, wierzę w osobiste podejście. Każda z nich jest inna. Zresztą zapytaj, kogo chcesz. Jestem kimś więcej niż tanim doktorkiem. Wiem, czego ludzie naprawdę potrzebują i co lubią. Lubią, jak się ich skomplementuje. Teraz do nogi, krzywa Woodman. Ja im to wszystko zapewniam. Dobra, kurwa. Lepiej sobie przypomnij. Albo sprawię, że mnie zapamiętasz. Na zawsze. Zabrali ją faceci ze studia braindance'owego. Nawet nie wiem, jak się nazywali. Dobra, jeb. Mówili, że to nagrania z ćmą. Że będzie się nadawała do ćmy. O kurwa! Zabiłem go. Potrzebuję powietrza. Dobra, pusty. Już spojrzał. Jak wyglądam? O! No, i git. Dobra, są jakieś temki, coś, ten. Szybce. O kurwa.
Dobra. Dobra, są tu jakieś itemy, coś, ten teges. Nie, w tych RPG-ach zawsze trzeba się rozglądać po tych pokojach i szukać rzeczy. Ale tu chyba nic nie ma nigdzie. Czemu kliknąć nie mogę? Dobra, whatever. Gościa przeszukałeś? On nic nie miał. Pozwoliłam jej wrócić do domu, lalek. Mogłam ją zatrzymać, ale pozwoliłam jej. Dobra, histeryzowanie w niczym nie pomoże. Tracimy tylko czas. Ja nie histeryzuję, ona już pewnie nie żyje, nie rozumiesz? Karpetki do tego, jak ciebie nie będzie na streamie. Chcesz się spóźnić o te kluczowe minuty, które właśnie tracimy? Jedyne co mamy to trop na czarne braindensy. Co chcesz z tym zrobić? Wiemy, że chodzi o takie z ćmą. To już coś. Anonim jak nie wiem, o co chodzi. Dziwi mnie twój optymizm. Dla mnie to brzmi jak okrągłe nic. A ty nie kojarzysz nic związanego z ćmą? Nie widziałaś nigdzie takiego znaku? Posłuchaj. Branża ma swoje podkategorie. To jest przepastny rynek. Nielegalne wytwórnie przenoszą się z miejsca na miejsce. Robią wszystko, żeby trudno było ich znaleźć. Wymyśliłem nutkę 245 to gang. Pogu fire. O kurwa, Damex. A, właśnie dziś pójdę ze stroną. Ej, co ty wybrałeś? Muszę ustalić, gdzie nagrywają te braindensy. Zakładam, tygodnia. Że takich rzeczy nie kręci się w plenerze. Kręci dziś się je tak, żeby nikt nie widział i nie słyszał. Może oglądając nagranie natrafimy na coś, co pozwoli zlokalizować to miejsce. O ile byli na tyle głupi, żeby zostawić jakiś ślad. No każdy zostawia ślady. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Poza tym mam ze sobą najlepszą w mieście specjalistkę od braindensów.